Dziś ruszyły pierwsze szczepienia w Powiatowym Centrum Medycznym w Wieruszowie. Pani prezes Eunika Adamus była pierwszą osobą, która poddała się badaniu, a potem szczepieniu. Przeżyła pani, jak widać, i nawet podobno nie bolało. Nic nie bolało, świetnie się czuję. No i zachęcam wszystkich do szczepień. Ktoś się gdzieś tam pytał, że jeszcze kilka miesięcy temu pani miała taki stosunek do koronawirusa, można powiedzieć chłodny. Teraz jednak zdecydowała się pani zaszczepić. Co panią do tego skłoniło? To prawda. Tak jak większość ludzi zastanawiałam się, tym bardziej, że bardzo dużo jest fejków, które krążą gdzieś w przestrzeni publicznej. Natomiast no, douczyłam się, nie ukrywam. Rozmawiałam z mikrobiologami, z wirusologami, z epidemiologami i stwierdziłam, że to jest bardzo bezpieczna szczepionka. A tak szczerze mówiąc, to bardzo dużo wytłumaczył mi ordynator Longin Słowikowski z panią doktor Fiałkowską. Rozrysowali, co jest w tej szczepionce, jak ona nas ochrania. I właściwie to później już nie miałam wątpliwości. Szczepienia w Wieruszowie potrwają kilka dni, bo oczywiście to trochę czasu zajmuje. Dzisiaj 25 osób, w kolejnych dniach kolejne grupy osób będą tutaj przychodziły. Tak, dostaliśmy 75 dawek i musimy zaszczepić w ciągu 120 godzin. W związku z tym od dzisiaj ruszyły szczepienia. I cieszę się z tego, że Ministerstwo Zdrowia przedłużyło ten okres do 14 stycznia, bo jest coraz większe zainteresowanie personelu medycznego w naszym szpitalu.